Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy z Kasią na naszym... Hejka! Kasia aka Kati. Siemano, kolano z tej strony Katiano. Niestety bez Bojano, ale witajcie, witajcie. I pewnie zainteresowało was, co my tu robimy. No co robimy? Kontynuujemy naszą wspaniałą mapkę, którą tak, w poprzednim odcinku u Kasi możecie zobaczyć. Zaczęliśmy. Zrobiliśmy już całkiem sporo, ale cały czas brakuje nam kilku zagadek, żeby wyjść z tego domu. Bo drzwi są zamknięte i Kasia, jesteśmy uwięzieni. Uwięzieni, no normalnie tragedia, ale powiem ci, że się tak wkręciłam, że ja mogę to do końca rozwiązywać. W sensie naprawdę to jest fajne. No mam nadzieję, bo inaczej będziemy tutaj sami. Na szczęście mamy komputer, także tak. Możemy dalej nagrywać. No właśnie, także już niektóre łamigłówki mamy zrobione, ale teraz czas myślę, że na te ciekawsze, bo to będą te końcowe, wiesz, te takie mocne. Te tak creme de la creme. Tak, krem na krem. No, na czym skończyliśmy z tymi łamigłówkami? Zrobiliśmy zegary, z tego co pamiętam. Tak, i coś się otworzyło, ale nie wiemy co. Tak, i nie możemy tego znaleźć. Na dole, okay, na dole zrobiliśmy wszystkie te bloczki i tam się pojawiały ceny drewna. Także nie wiem, może tam skup drewna jest. Może skup drewna, kto wie, ale skąd mamy drewno? Ej, może drewno tam, gdzie kominek? A tam w kominku też był jakiś przycisk, nie? Ej, no właśnie, co tam było? Chodźmy sprawdzić najlepiej. Okej. Okay. Ale zobacz, tu jest kolejne drzewko na diamencie. A może te drzewka trzeba jakoś pozbierać? A może je można wyciągnąć, to może je trzeba ustawić w dobrej kolejności. Co ty myślisz? A może... Ej, to pobierzmy te drzewka. A czemu ja tego... O, dobra, mogę zabrać jednak. Dobra. O, tu jest koinka. Tam sprus. O, tu jest kolejne. Ja mam trzy drzewka. Ale co trzeba z nimi zrobić? A może w kolejności je ustawić? Bo zobacz, że one nie były na swojej kolejności, bo tutaj na redstone'ie była dżungla. A to jest... dżungla to jest chyba to, nie? To jest... Aha, ja nie mogę, ale jest geniuszem, tylko że szczerze ja nie wiem. To można sprawdzić. Ja mam sadzonkę akacji. Co to za akacja? Jest chyba to ostatnie. O, bo ja tego nie mam... kojarzę. To znaczy, tutaj... to jest na pewno dąb, to jest brzoza. To jest to, dżungla. No to resztę będziemy kombinować. To będzie chyba świerka, to akacja? Dobra, czyli akacja będzie... Na diamencie. Na diamencie, czyli szukam diamentu, a diament był chyba do góry. Ja nie mogę! Nie, tu jest diament, zobacz, tak? Tu jest diament. Na dole koło kina. Ale to jest wkręcające normalnie. Nie wiem, dobra, próbujemy. Tylko cały czas mi nie daje spokoju. W każdej takiej mapce jest przejście za obrazem, a tu nie było. Jestem... No. Jestem może zawiedziony. Jeszcze będzie, może jeszcze będzie, a tu byłeś, nie, tam nie da się wejść, oj, dobra, lecimy do góry poszukać tych drzew, bo chyba wszystkich nie mamy, nie? Mamy, no jednej brakuje. Okej, tu jest jakaś, na złocie jest, już ci mówię co to jest, dąb, widać na czym dąb był? Nie, ale chyba chcemy brakuje sprawdzić. Tylko jednego. Chcemy sprawdzić. Na redstone'ie. Tutaj redstone. Jest redstone. Okej, okay. A ja szukam tych drzew, dobra. Tu mamy. O, patrz tutaj, dziura. O! Skrzynka, dobra, ty sprawdź skrzynkę. Świeczucha. Żółta świeczucha. Kolejna świeczucha. Po co nam kolejne? Ja już mam pomarańczową. Gdzie? Może te świeczki będą tak jak ta terakota, że trzeba będzie ją gdzieś ustawić. Świeczki. Pewnie tak, ale żebyśmy wiedzieli jeszcze gdzie. Gdzie można świeczki postawić? Dobra, a chyba tych, robimy. Ja my tych nożyczek. Słowo ja mi mam wypadło. Krzywo. A ja mam nożyczki, zobacz. One coś rozwalają, ale my chyba z nich nie skorzystaliśmy koniec końców. No właśnie, niebieski dywan. Niebieski dywan trzeba zniszczyć. Gdzie jest niebieski dywan? Szukaj dywanu. Chyba. Ej, no, my jesteśmy geniusze, zapomnieliśmy o tym. Nie, do góry nie ma niebieskiego, ale tu może gdzieś w pokoju. Ale ja nie mogę. Jest niebieski dywan. O, super, niszcz. O my gry, czemu to się nie niszczy mi? Masz, może to będzie niszczyć. A może ten? O. To jest niebieski, dobra! O, widzisz tą strzałeczki! Strzałki! Dobra, kozacko, to ty zapamiętaj górę, a ja środkowy i wrócimy po dół, co? Czekaj, a w jakim kierunku to jest? W ten. Chyba w górę, nie? No w górę. Ja mam, nie mogę! Ja mam które zapamiętać? To do góry, ten rząd do góry, ja środkowy, a po dolny przyjdziemy jeszcze. Dobra, okay. Ja już pamiętam. Ja już chyba pamiętam, chociaż mam nadzieję, że nie zapomnę, chyba już zapomniałam. Ja też. Dobra, to po jednej najwyżej. Po jednym może być.
Tak, chyba, ale nie jestem pewna. Zaraz sprawdzę jeszcze. Nie, ja zapomniałem, przepraszam. No, ej, to jest trudne. Ja nie mogę, ale mamy pamięć. Ej, tylko trzy rzeczy mnie zapomniałem. A, źle zrobiłam powtórkę. No, źle. W drugą stronę, niestety. Ale dobra. Ale się cieszę, bo te strzałki były dla mnie właśnie taką rozkminą. No, tego o, super, jeszcze dół. Nie... No, jeszcze dół. Dobra, to ty dwa, ja jedno. No. To, tyle to chyba damy radę, co? Okej, okay. Tu jest w bok, a ta jest do góry. Czekaj, bo ona się tak kładzie, czy będzie góra, po skosie i bok. 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 Dobra, Zachodem. Góra jest, skos po skosie i bok. I bok. Jest! Co to było? Ej, czekaj, my nie mieliśmy jakiegoś łuku, a ja masz strzałę. Ty masz strzałę i tu łuk i strzelaj. Ale okay. To z końca stołu, gdzie tak? Gdzie? Czemu z końca stołu? No, żeby było trudniej. No nie! Okej. Okay. A nie trafię? Trafisz. O. Coś się otworzyło. Tak? No słyszałaś piston, czy nie słyszałaś? Nie, wiesz co, ja mam wyciszone trochę te dźwięki, więc prawdopodobnie... No to był piston, tylko kurczę, gdzie? Tu jest, w kuchni. W kuchni? Dobra. No. Uuu, kolejne schody. Kolejna świeczka, weź świeczkę, bo ty masz wszystkie. Okay. Dobra, są świeczki, jest krzesiwo, czyli gdzieś trzeba będzie je pewnie podpalić, ale zauważyłam, że świeczki tu są na stole. Więc... Jak już jesteśmy przy stole, to zjedzmy. A ja nie jestem akurat głodna, dziękuję. Ja cały czas jestem głodny, co no, jest? No, bo dużo się ruszamy i dużo myślimy, wiesz, jakby myślenie zabiera bardzo dużo energii. No to wiem, na pewno. Więc powinno się jeść dużo czekolady, jak się myśli, i wtedy wiesz. O nie, czekolada jest niezdrowa, bo ma no dużo jest cukru. Jest zdrowa, ale wiesz, jakby jak się ma egzamin, to tam kilka kostek nic się nie stanie. Dobra, ja sprawdzę wszystkie obrazy. No co cię tak te obrazy, nie? O! O mówiłem, o zobacz, są otwarte drzwi. Okej. Okay. O! Aha. Świeczucha kolejna. Świeczucha. Ej, i zegar. Tak, bo to było otwarte, pewnie... A tu pewnie były drzwi zamknięte wcześniej, jak rozwiązaliśmy zagadkę z zegarem i z lampami. Co było z lampami? A, te lampy! A, te przyciski! No. A, no to widzisz, te dwie zagadki były do tego. Okej. Okay. Tu już byliśmy. Dobra, czyli co się teraz stało? Coś się otworzyło? Nie, no wzięliśmy świeczkę. To jeszcze mi nie daje spokoju, bo tu jest skrzynka. No właśnie, a my nie mamy czegoś... No... A zacz, tu coś jest. Nie, no to jest światło po prostu. Villager, nie? Dobra, jeszcze się rozejrzyjmy, na pewno. Ale jeszcze są przecież te... wiesz, te kliknięcia. O. Te dźwignie. O, co? Zobacz, tu coś jest. To jest? Gdzie jesteś? Na dole w piwnicy przy bilardzie. Okej. Okay. To tu jest? Okej, okay, coś takiego. Widzisz, na dole jest wejście tak, tutaj. Tak, jest jakieś wejście gdzieś. Dobra. O, my o, tu też jest jakieś wejście. Dobra, to włazimy tam. O nie, tu jest ciasno. O, jak tam? O. Sunęłam się po prostu. Dobra, tu jest jakiś ślepy zaułek. O Boże, labirynt to jest. No, ale tu jest ślepo, nie? Tutaj nie idź w prawo. Dobra. Tam może jest jakaś skrzynka, my się ale... tu zgubimy. Zginiemy tu, Kasia. Zginiemy tu. Nie, ty poszedłeś w dobrą stronę. Tak. Tam nic nie ma? Ale już nie pamiętam, jak stąd wyjść. O nie, ja pamiętam, spoko. Dobra, liczę na ciebie. Omega, nie masz klaustrofobii, jakby w życiu... Ej, dobra, teraz się zgubimy. No właśnie, to tam nic nie ma. Nie. Panie przodem, proszę. Nie spodziewałam się, że to... Aż tak jeszcze tam w prawo nie sprawdziłam. O nie, my się zgubimy. O nie, to idzie dalej, o nie, Kasia. Dobra, ja muszę iść tam, gdzie... O, jest dźwignia. Jest dźwignia? Dobra, ja wracam, bo się cykam. Ale dobra, to wracaj, jak już nacisnąłeś, to szukamy wyjścia, czekam na ciebie, dobra. Ale znajdziemy. Na pewno tam, a nie tu? Nie, tu. Na pewno? Nie. No właśnie. Dobra, widzę wyjście, chodź. Dobra, jednak wyjść było łatwiej, ale więcej no tu nie wejdę, mam no nie wiem, dla mnie to było straszne. A tam jest coś napisane. O. Aha, włączone, wyłączone, włączone, wyłączone, nie, wyłączone, włączone, wyłączone, włączone, wiesz, te dźwignie. A, dźwignie. Dobra, ja pamiętam górę, ty dół, dobra, ty to zróbmy tak, ty tu zostanie, ja pójdę i ty mi będziesz mówić. Dobra, pierwsze jest wyłączone, włączone, wyłączone, włączone. Czekaj, włączone, tak? Wyłączone jest najpierw. Okej.
Potem jest włączyć, wyłączyć, włączyć, tak? Tak, a na dole jest włączyć, włączyć, wyłączyć, wyłączyć. Chyba nie. Chyba na odwrót. Czyli, a X co będzie przedstawiał? Chyba włączone. No to może, to spróbuj. O, zniknęły. Zniknęły? I był taki straszny dźwięk. Ale zniknęły. Okej. Okej, rzeczywiście. Dobra, o, zobacz, tu coś jest. O, jakieś wejście. Mysterious. Tajemnicza. Książka! O, to włóż tam. Kurde, gdzie ty ją wrzuciłeś? O! Czerwona świeczka tu była. Super. Dobra. Tylko gdzie te świeczki dać? No właśnie, to mnie najbardziej ciekawi. Czego my nie zrobiliśmy, że nie wiemy, gdzie te świeczki są. Okej, okay, ale coś rozwiązaliśmy dalej, czyli kolejne gdzieś tu znowu powinno być coś, nie? Ciekawe, ciekawe. No tu jeszcze za tymi drzwiami pewnie coś będzie, nie? To tam pewnie będzie kolejna świeczka, tak? Bo jest skrzynka, tak, nie? Tak, czuję, ale świeczka, świeczka. Gdzie można położyć świeczkę? W sensie... A tu za tym coś? Nie. Tu jest kaktus. Nie da się przejść. Wypuść mnie. Nie. Halo. Nie ma opcji. Halo. Dobra, to też na dole, tu już byliśmy. Tutaj nie, tutaj wszystko było. O, włączyli telewizor, patrz. Serio? O lol, i świeczki kładziemy. Dobra, ty kładź świeczki. A ja je podpalam. O, tak się da? O, ej, to jednej brakuje, fioletowej. I to jest pewnie w tamtej skrzyni. O nie. Ta, dojść do tego, jak tą skrzynię. Kurczę, to może być najgorsze teraz. No właśnie, dobra, to szukamy dalej. Trzeba szukać przycisków jakichś mini, mikro, mikro. Mnie to intryguje, co to może być za lampa? A w tej skrzynce co było? No nie pamiętam właśnie. Ej, tu jest keyball! Naprawdę to ominęliśmy? No! Popękane kamienie cegły, idziemy niszczyć popękane kamienie cegły. Okej. Okay. To gdzie? Tu jest cegła, ale trzeba szukać popękanej. A kamienne cegły to nie są te z kamienia, a nie ceglane? To nie są... Może zniszczyć popękane kamienne cegły. To nie są cegły? A, to są kamienne cegły, tak, to prawda, tu jest popękana. Dobra, o. Tam coś jest, zobacz. Płytka. Okej. Okay. Może być położona na polerowanym czarnym kamieniu. Zobacz sobie. Okej, okay. No to trzeba polerowane... No to nie jest ten kamień? No sprawdźmy. Chyba nie, ja nie wiem, czasami mi się w ogóle nie stawia, więc nie wiem. No bo nie możesz postawić, możesz to postawić tylko na jednym bloku, nie? Na którym jest to napisane. Szukać. No właśnie wiem, ale po prostu... Dobra, nieważne. Tu jest wełna. Tu jest polerowany. Nie, to jest chyba dywan. To jest wełna, no. O nie, już myślałam. Myślałam, że odkryłam Amerykę, ale to nie Ameryka. Amerykano? Musi być czarny i polerowany, czyli pewnie taki, wiesz, świecący jakiś, coś takiego. Więc szukajmy, szukajmy, szukajcie, a znajdziecie. A to? Gdzie? Tutaj? Może tutaj? Gdzie? No tutaj jestem, halo. Pominąłeś mnie, przepada, pominąłeś mnie, wracaj się. Tu ja... jesteś. To nie będzie chyba polerowane, nie? O, a jednak. Patrz. Działa. O, świeczucha. No, idziemy ją odpalić. Jazda odpalić świeczuchę. Ciekawe, co się Kasia, stanie, jeśli świeczucha... Co? Kasia, ratuj. Ratuj mnie. Dziękuję. Zapomniałam o tobie. Widzisz, już wizja kolejnego zadania mi normalnie przysłoniła cię. No to mogło być problematyczne, faktycznie. No, w jedną osobę by się nie dało tego zrobić. A może okay, by się dało. Odpalmy. Odpalaj. Bum. O! To się otworzyło, to nawet ja słyszałam. Ale co? Coś się otworzyło jeszcze. Mi się wydaje, że chyba coś do góry ogólnie, ale nie jestem pewna. Idziemy do góry. Chodźmy zobaczyć, sprawdźmy to. Może w łazience okay. W końcu coś. O, może. Jest? Drzwi się otworzyły, patrz. Gdzie? Tutaj. O! Wyszliśmy. Udało nam się, wydostaliśmy się. Totalnie się nie spodziewałam, ale wygraliśmy to, widzicie widzowie? Nas się bierze, wygrana! Super nam poszło, piona! I teraz za wygrane piona i teraz dam pionę! Już nie mam jedzonka! Odebrali nam jedzenie, no nie! Słaby ten escape room!
Nie polecam. Ale ogólnie był bardzo fajny, w sensie mnie tak to wciągnęło wszystko, że... Super łamigłówki były. Tak, ja bym mogła te łamigłówki rozwiązywać, ale z twoją pomocą, bo ty bardzo dobrze tam znasz niektóre rzeczy i ja bym mogła na to nie wpaść, że na przykład tam jakiś blok jest do dźwigni albo coś takiego, więc you know. Ale i tak byłaś pomocna, bo znalazłaś kwiatki. Uhu, chociaż coś, chociaż na czymś się znam, prawda? No. No cóż, dziękujemy za oglądanie. Możecie zostawić lajka. Musicie zostawić dużo suba. Subskrypcji, bardzo dużo subskrypcji. A najlepiej napiszcie w komentarzach, co byście jeszcze chcieli zobaczyć w naszym wykonaniu. Tak, wiecie, no takie rodzeństwo gra w Minecraft to myślę, że jest mega fajne, więc no pamiętajcie, żeby zostawić dużo łapeczek w górę, dużo miłych komentarzy, tak wiecie, żeby Szymona zachęcić. Szymona, tak chciałam powiedzieć Wojtka, już tak z przyzwyczajenia, nie? Musiałam się normalnie zastanowić.